zarzut m.in. usiłowania zabójstwa usłyszał ojciec 8-letniego chłopca z Częstochowy. Matka będzie odpowiadać za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, a także pomoc mężczyźnie w znęcaniu się nad dzieckiem. W poniedziałek chłopiec trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Miał połamane kończyny i rozległe oparzenia, które spowodował u niego ojczym. W naszej opinii złamania powstawały w ciągu ostatniego miesiąca, natomiast oparzenie około tydzień do 10 dni wcześniej przed przyjęciem. Zarówno matka, jak i ojciec przyznali się do winy. Gdy chłopiec trafił do szpitala, był zaniedbany, wychudzony i niedożywiony. Policja zatrzymała w tej sprawie 35-letnią matkę chłopca oraz 27-letniego ojczyma. O wszystkim policjantów i lekarzy powiadomił biologiczny ojciec, który przyszedł do chłopca w odwiedziny i zastał go w takim stanie w łóżku. Chłopiec przebywa na oddziale intensywnej terapii w GCZD w Katowicach. Jest w stanie zagrażającym życiu. Prokuratura wystąpiła o tymczasowe aresztowanie matki i ojczyma dziecka. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 8-letniego chłopca i spowodowania u niego ciężkich obrażeń ciała w postaci oparzeń głowy, klatki piersiowej i kończyn. Śledztwo to dotyczy także znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad tym dzieckiem oraz narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. 8-latek w najbliższym czasie ma przejść kolejne operacje. Zwłoki mężczyzny zakopane pod ziemią przy jednej z prywatnych posesji w Bielowicku w gminie Jasienica nieopodal Bielska Białej. Informacje te miała potwierdzić lokalnym portalom Bielska prokurator okręgowa. Dziś jednak ani prokuratura, ani policja nie chcą komentować sprawy. W tej chwili nie podajemy żadnych informacji, nie komentujemy również żadnych doniesień medialnych, jakie się pojawiają w tej sprawie. Z uwagi na ogólnie dobro śledztwa, takie informacje byłyby ze szkodą dla naszego postępowania. Stąd nie udzielamy żadnych informacji i powtarzam, również nie komentujemy ani doniesień medialnych, ani żadnych pytań, które są do nas w tej sprawie kierowane. W środę przy posesji w Bielowicku wciąż pracowały służby. Straż pożarna z wykorzystaniem drona sprawdzała teren przylegający do niegdyś funkcjonującego tam przedsiębiorstwa. Jak udało nam się ustalić, firma kilka lat temu wstrzymała prowadzenie tam działalności, a mieszkańcy przyznają, że właściciela widywali bardzo rzadko. Przedsiębiorstwo produkujące różnego rodzaju sprzęt według oficjalnych danych ma dziś siedzibę gdzie indziej, jednak podane numery telefonu są nieaktywne. Od mieszkańców udało nam się dowiedzieć również, że już kilka miesięcy temu policja pytała lokalną społeczność o opuszczone dziś przedsiębiorstwo. Ja nie miałem styczności z gościem, tylko myśmy się pozdrawiali, powiedzmy, jadąc samochodem, ale nie miałem z nim kontaktu. Generalnie nie miałem z nim problemów. A później, nie wiem, może 4 lata temu, gościu po prostu jakby zniknął z pola widzenia. Tam była brama z łańcuchem, z kłódką i to długo tak stało. Myśmy tam na spacer wychodzili z psem, tam dużo sąsiadów wychodzi, bo to jest takie uboczne miejsce i nagle zaczęły gdzieś, nie wiem, 3 miesiące temu samochodów dużo się pojawiać, jeździć, brama zniknęła, wywozili coś, no ale wie pani, no myśmy przypuszczali, że po prostu no ten gościu sobie czyści teren. Kilka miesięcy wcześniej policja miała informować okolicznych mieszkańców, że zainteresowanie służb ma związek z przestępstwami narkotykowymi. Sam właściciel przedsiębiorstwa miał być mało rozpoznawalny wśród lokalnej społeczności. Co my możemy wiedzieć, jak ten pan się nie pokazywał w ogóle? On tam miał swój świat. A teraz to ja go nie widziałam już, ja go w ogóle nie widziałam. Nawet nie wiem, jak wygląda, to więcej chłopcy, ale ich nie ma. Po wsi rozchodzą się coraz bardziej sensacyjne wiadomości. Słyszałem, wie pani, że jedne zwłoki na pewno, to było z czwartku na piątek, bo akurat widziałem nawet namiot tam stał, a później takie domniemania, wie pani. Są zwłoki, nie ma zwłok, piszą, że jeszcze szukają, że mają być 3 zwłoki, później 4. Prokuratura Okręgowa w Bielsku nie jest w stanie określić, kiedy możliwe będzie poinformowanie o jakichkolwiek ustaleniach w tej sprawie. Nieoficjalne informacje, jakie do nas dotarły z innych źródeł, sugerują, że sprawą może zająć się Prokuratura Krajowa.
Rada Dialogu Społecznego w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego za zamkniętymi drzwiami. W środę do udziału w Radzie zaproszono parlamentarzystów, a także niektórych przedstawicieli strony społecznej. Przed Urzędem Marszałkowskim protestowała duża grupa mieszkańców, m.in. Mikołowa, Orzesza i Bełku. My mieliśmy nadzieję, że pierwszy raz tutaj w historii tej inwestycji wreszcie będzie możliwość jakby rozmowy, zadania pytań. Natomiast okazuje się, że kolejny raz jakby nic się nie zmieniło, tak? Jesteśmy jakby traktowani jako bardzo niewygodna strona tego dialogu społecznego. Do udziału w Radzie zaproszono też ministra Marcina Horałę. Ten jednak nie pojawił się osobiście, a połączył przez internet. Media nie mogły jednak wysłuchać, co ma do powiedzenia. Oczekiwalibyśmy, żądamy tego od ministra, żeby zaczął rozmawiać z ludźmi. Z ludźmi, którzy cierpią, którzy się boją, którzy tracą majątek swego życia przez bezdusznie wytyczane kredką trasy przebiegu kolei dużych prędkości. Stop dla takiej władzy i stop dla takiego podejścia do rozmowy z ludźmi. W ramach budowy kolei dużych prędkości w samym województwie śląskim ma być wyburzonych około 500 domów. Choć jak przekonuje CPK, ta liczba najprawdopodobniej będzie mniejsza. Po tym jak ogłosiliśmy wariant inwestorski na koniec marca, w spółce CPK rozgrzały się telefony. Było ogromne zainteresowanie ze strony mieszkańców i bardzo wiele osób pytało o warunki tego przyszłego programu dobrowolnych nabyć, czyli w jaki sposób będziemy kupowali nieruchomości pod naszą inwestycję kolejową na Śląsku. I ponad 100 osób, mogę to dzisiaj powiedzieć, zadeklarowało, że jest zainteresowana udziałem w takim programie. CPK zapowiedział, że zamierza wykupywać nieruchomości po wyższej cenie niż rynkowa. W przypadku działek ma to być 120%, a w przypadku domów 140% wartości. Dla większości ludzi pies to po prostu dobry towarzysz i przyjaciel, ale są osoby, które bez niego nie mogłyby funkcjonować. Mogę wszędzie wejść, wszędzie wyjść i w sumie nie ma żadnych barier, prawda? Nie potrzebuję angażować osoby trzecie do tego, aby na przykład gdzieś się, nie wiem, gdzieś się udać, czy na przykład do szkoły, czy gdziekolwiek indziej do pracy, czy na przykład gdzieś pojechać, czy pociągiem, tramwajem, autobusem, gdziekolwiek. Po prostu biorę mopkę i idę. Pani Katarzyna jest osobą słabowidzącą. Od 2 lat korzysta z psa asystującego. Mokka to labrador. Właśnie ta rasa najlepiej nadaje się do tej roli. Z pomocy psa asystującego mogą korzystać też osoby niewidome. Ale oczywiście nie tylko niepełnosprawność wzrokowa umożliwia korzystanie z psa asystującego. Z takiej pomocy mogą też korzystać osoby z niepełnosprawnością ruchową, a także z różnymi chorobami, takimi jak na przykład epilepsja czy cukrzyca. O tym, jak pomocny może być taki pies, przekonali się mali pacjenci oddziału okulistyki dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego imienia profesora Kornela Gibińskiego w Katowicach. Część z nich dochodzi do siebie po wypadkach, w których uszkodzili wzrok. Inni mają poważne wady wzroku. Dzieci poznały przy okazji materiały pomocne dla osób słabowidzących, m.in. obrazki z użyciem alfabetu Braille'a. Wyczuć, co to jest za rzecz narysowana. Bardzo miało dużo elementów złożonych i po prostu ciężko mi było odgadnąć to. Mali pacjenci dowiedzieli się też, jak wygląda komunikacja właściciela z psem asystującym. Przystosowanie zwierzęcia do roli pomocnika trwa ponad 2 lata. W czasie szkolenia pies uczy się reakcji na komendy potrzebne do pracy z osobą o danej niepełnosprawności. Osoby, które starają się o przyznanie psa asystującego, muszą odbyć szereg spotkań przygotowujących, m.in. z psychologiem i instruktorem orientacji w przestrzeni. W Wielkim Tygodniu w całym kraju ruszyła Noc Konfesjonałów. To akcja, podczas której księża spowiadają wiernych do późnych godzin wieczornych. To okazja dla tych, którzy ze spowiedzią zwlekali do ostatniego momentu. Kościół wychodzi z taką inicjatywą, żeby dać też możliwość okazji do spowiedzi, nie tylko w ciągu dnia, bo wiemy, że rytm życia osób dzisiaj jest bardzo szybki, ale też wieczorem i w nocy tak naprawdę, żeby święta wielkanocne były czasem przeżytym głęboko wewnętrznie. Nie tylko zewnętrznie, ale jest to czas Paschy, czas przeżywania, nawracania swojego serca. Noc Konfesjonałów organizowana jest przez Kościół Katolicki od ponad 10 lat. W inicjatywie bierze udział kilkaset parafii z całej Polski. W tym roku w województwie śląskim akcja odbywa się w ponad 80 kościołach. Najwięcej księży będzie czekać na wiernych w Wielki Piątek. Atmosfera czuwania przy Bożym Grobie, czy przy ciemnicy na pewno sprzyja temu, żeby w nocy w ciszy zastanowić się, odbyć
dobry rachunek sumienia odprawić i przygotować się do spowiedzi. Podczas nocy konfesjonału będzie można skorzystać ze spowiedzi do godziny 22 lub 23.